to jest taka komedia, która mówi o rzeczach, które są takie, jakie są, czyli o chciwości polityków, o naszej kondycji, o tym, że pieniądz jest najważniejszy, co jest najważniejsze, co rządzi w ogóle światem. Władza, władza, jeszcze raz władza. To są... Lisztątka 2, scena 5, 1:1. Proszę, akcja. Państwo widzicie, ciężka praca popłaca, a to wszystko dla dobra naszego kochanego Michałowa. Jakieś pytanka? Katarzyna Pasek, Radio Podlasie. Czy pani wygrana nie była efektem w dużej mierze wycofania się przed drugą turą w zasadzie w ostatniej chwili pani kandydata pana Majorkowskiego? Może ja żeby... czy ja wyglądam na pana Majorkowskiego? Tu jest pan Majorkowski. Do niego proszę tutaj to pytanie skierować. Moje wycofanie się po pierwszej turze spowodowane było kłopotami zdrowotnymi. Ale nie wygląda pan na chorego. Bo różne są choroby, nadciśnienie na przykład, hemoroidy. Prostata. Ale proszę nie mieszać w to mojego ojca. Przepraszam bardzo, choroba to choroba. Koniec konferencji, dziękuję bardzo. Jak to tak szybko? Ja jestem szybki Bill. Mariola tu, Mariola ta. Dlatego ja jestem burmistrzem, a pan, panie Grabski, żyje z długopisem. Do widzenia, dziękuję. Przepraszam. Pani burmistrz, zapomniała pani swojego kota. Druga chicznotka przede wszystkim będzie, można ją tak nazwać potocznie, pierwszą chicznotką, ponieważ kontynuacja naszego dzieła, wiekopomnego już można powiedzieć dzisiaj, jest prequelem, czyli historią, która się dzieje 8 lat przed wydarzeniami, które już poznaliśmy. Jest pokazana geneza naszego filmu, czyli wszystkie postacie, skąd się wzięły, skąd się wzięła pani burmistrz, co się stało, dlaczego chicznotka w dwójce była taka, jaka była, cała historia Michałowa, tego, no, tych perypetii, całego kółka gospodyń wiejskich, od którego druga część się zaczyna. No jechaliśmy dzisiaj na plan z producentem i nagle jeszcze w Białymstoku wjechał w nas samochód z tyłu i nawet właśnie ingerencja Piotra Zelta, słynnego Arniego z posterunku 13, nie dała rady, przyjechali policjanci, wzięli od nas dokumenty i sprawdzili, czy nie jesteśmy notowani, więc taką energią przyjechaliśmy dzisiaj na plan. Dziennikarz Grabski, który jest dość krytyczny wobec tego świadka tutaj, tutejszego, i on stara się piętnować, krytykować, wyłapywać różne aferki, nieprawidłowości, dość uszczypliwy. No i tak to się dzieje również w tym filmie. Dorota Chotecka, wcielam się w Krystynę, coś ten, to imię mnie prześladuje albo przynosi szczęście, no nie wiem. W każdym bądź razie gram Krystynę. W skrócie mówiąc, kobietę, która kocha wszystkich mężczyzn. To już trzeci dzień zdjęć do filmu Ślicznotka Początek, czyli właściwie historii, która opowiada, jak doszło do tego wszystkiego, co widzieliśmy w filmie Ślicznotka. Sukces tamtego filmu, ilość widzów, która go obejrzała i też promocyjnie znaczenie tego filmu pokazały nam, że warto iść w tym kierunku. Dlatego z wielką chęcią jakby przystaliśmy na propozycję, żeby dalej współpracować przy kolejnej produkcji. Mam nadzieję, że to nie ostatnia. Mnie się wydaje, że pomysł na to, że to się dzieje w Michałowie, czy że to się dzieje w Białymstoku, na Podlasiu, jest tylko pretekstem do pokazania ogólnej kondycji tego, co dzieje się w naszym kraju. I myślę, że nie tylko w naszym. Władza jest demoralizująca i czy to będzie Francja, czy Anglia, czy to będzie Stany Zjednoczone, jest podobnie. Ludzie są podobni, wszędzie ludzie są podobni. Jak by pani opisała tę produkcję? O czym będzie ten film? O życiu. O życiu, o prawdziwych ludziach, o relacjach ludzkich, o tym, jak to jest, o polityce. No, fajny. Zapraszam. Nie. Na Podlasiu kręcę po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że jestem zachwycona. No, nie umywa się to do wszystkich produkcji, w których byłam, ponieważ tutaj ta energia i życzliwość ludzka i uśmiech i to aż chce się żyć, naprawdę. Ja czuję się, jakbym nie była w pracy, tylko, nie wiem, na wczasach. I tak sobie pomyślałam, że a jednak można.
Nie trzeba się tylko boczyć na siebie, można również żyć z uśmiechem i z taką dobrą energią na co dzień. Bardzo tego Państwu zazdroszczę. Zawsze to powtarzam, że jest tu wyjątkowo miła atmosfera, głównie dzięki ludziom, którzy są wyjątkowo serdeczni i mili. No, teraz taka pora roku, że nie można też korzystać tak bardzo z przyrody tutejszej, która też jest wspaniała. Także ja tutaj przyjeżdżam zawsze z ogromną przyjemnością. Już pomijam to, że no, też koleżeństwo na planie, Joasia Kurowska, z którą uwielbiam grać i zawsze się świetnie ze sobą czujemy i świetnie się bawimy. Teraz dołączyła jeszcze Dorota Chotecka, no Marek Tyszkiewicz, z którym też się bardzo lubimy, także same plusy i same przyjemności. Nazywam się Beata Hyczewska, gram postać Aliny, czyli tytułowej ślicznotki. Zaczynamy, to znaczy ja dziś zaczynam, bo zdjęcia zaczęły się już dwa dni temu, swoją pracę na planie drugiej części, a właściwie jest to prequel, czyli cofamy się trochę wstecz. Alina dopiero przyjeżdża na Podlasie do Michałowa, jeszcze nie jeździ na wózku. No i kim jest? Jest dziewczyną, która z różnych powodów zmienia swoje życie. Pewna propozycja ściąga ją tutaj na Podlasie do Michałowa. Przy okazji znajduje też tutaj swoją miłość. Wszystko zapowiada się wspaniale. A więcej szczegółów oczywiście nie mogę zdradzić, bo wszystko dopiero okaże się w filmie. Części naprawdę pracowało się bardzo dobrze, atmosfera była, powiedziałabym, wręcz rodzinna i bardzo ciepła i bardzo fajnie nam się tutaj pracowało, więc było zabawnie dosyć. Widzę, że sporo jest osób, właściwie większość osób tych samych na planie, więc no, myślę, że będzie dobrze. Dopiero zaczęliśmy pracę, także jeszcze się nic nie zdarzyło, chociaż z Jaśką Kurowską granie to właściwie jest jedna wielka anegdota non-stop, ponieważ ona cały czas coś wymyśla, jest przezabawna, ale w tym pierwszym filmie, który graliśmy, miałem taką scenę z młodym piłkarzem i otwierałem piwo, butelkę o butelkę. No i to już było na ujęciu oczywiście i wszyscy mnie tam ostrzegali, uważaj, to było takie piwo z kawą, coś tam było takiego. No i oczywiście to piwo wystrzeliło jakimś niesamowitym gejzerem. Myśmy się oblali tym piwem, ale nie przerwaliśmy ujęcia, powycieraliśmy sobie ręce, powycieraliśmy sobie nosy, powycieraliśmy wszystko i udało się tę scenę dokończyć tak, w takim właśnie oblani cali piwem i tą pianą. To się czasami zdarza, ale to są bardzo fajne przypadki, jeżeli uda się je użyć do filmu. Nie trzeba przerywać ujęcia, no bo to jest przypadek niezaplanowany. A jeżeli się da, kiedyś miałem też taki plan, taką scenę w 13 posterunku, gdzie wykonałem jakiś taniec z żywym karpiem na planie, który po prostu zaczął mi się wyrywać i po prostu wykonałem jakąś żonglerkę z tym karpiem. I to też weszło do odcinka i to było bardzo, bardzo zabawne. Zadając pytanie, co tutaj robię, od 15 minut przysłuchuję się waszym rozmowom i wrzasą. Interką, co? Nie, szklanka przy ścianie. Macie tu świetną akustykę. No to zatem słucham, tak? Obliczaj. A, no to zapraszamy, porozmawiamy, proszę bardzo. Słucham tak. Dzień dobry, nazywam się Martyna Pieszewska, jestem aktorką, urodziłam się na Śląsku, mieszkam w Warszawie. Tutaj gram rolę sekretarki Grażyny. Myślę, że bardzo zabawna rola. Mogę poopowiadać po śląsku, znaczy zagrać ją po śląsku, troszkę po śląsku, troszkę po polsku. No i jest to dla mnie fan. Uwaga, akcja! Ale dlaczego matka mojej działce, rozumiesz? Przecież moja matka zemdlała! Cisza! Dobrze. Jak wy sobie myślicie, że ja sam będę siedzieć do rana, to bo Majorek i Leon coś nawywijali, to nie ma mowy. Co pan Jake i ja chcę iść dudą, bo obiecałam mojemu Andrzejowi seks, kupiłam się nawet perfumy i takie majtki specjalne do jedzenia. No ale że siedzę tu od rana i nie mogła iść w ogóle na lunch, to zjadłam te majtki po prostu z głodu, no. Nazywam się Anastazja Hewko. W pierwszej części grałam Sofię Ślicznotce 1, a teraz mam bardziej poważną rolę, będę grała lekarkę. Dużo szczegółów niestety nie mogę zdradzić, ale bardzo się cieszę, bo mam zupełnie inną rolę i zupełnie inaczej będę wyglądała. Więc i powiem, że bardzo mi imponuje, bo już od długiego czasu myślałam o tym, że
to moje marzenie, taki być lekarzem. No niestety nie udało się mi w rzeczywistości to zrobić, ale w filmie będę lekarką. Więc bardzo się cieszę z tego powodu, ale taka ciekawa rzecz, że będziecie mnie widzieć zupełnie w innym stylu amplua, można tak powiedzieć, i zupełnie inaczej będę wyglądać. Premierę planujemy oficjalną na Dzień Matki. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Thank you.